Cześć wszystkim! Znowu Ponio 7, ściąg Pillars of Eternity. Dobra, przeszedłem rozmowę, on coś wspomniał o grupie dunryckiej. Więc nie mam najmniejszego pojęcia, co to jest i gdzie ich szukać. Więc myślę, że po prostu przejdziemy się po mieście i będziemy szukać wszystkich miejscówek. Może któraś będzie podpisana odpowiednio. Grupa dunrycka. Okej. Okay. W wzgórzach dziewicowych. Dziewicowe? Nie, wśród wzgórza dziedzictwa, tak. Tam jeszcze nie byliśmy. Tam się przejdziemy. Szukamy roboty. Tryb szybki mógłby być trochę szybszy. No, to, że w tym rozdziale będzie sporo biegania po mieście. Okej, okay, wzgórza dziedzictwa. Tak. Zawrócz wędrowcze wzgórza dziedzictwa są zamknięte. Well met, friend. Przykro mi, z rozkazu samego Duke'a dystrykt został zamknięty. Co tam się dzieje? Słuchaj, nawet gdyby wolno nam było o tym z tobą rozmawiać, to nie znamy zbyt wielu szczegółów. Jedno mogę ci powiedzieć. Z czymkolwiek mamy do czynienia, wszystko zaczęło się mniej więcej 2 miesiące temu. Strażnicy, którzy zamknęli bramę, opowiadają o czymś nadprzyrodzonym, co wciąż nawiedza ich w snach. Nie chcę wiedzieć nic ponadto. Jak mogę dostać się do środka? Wierz mi, wcale tego nie chcesz. Jeżeli jednak zamierzasz przekonać się o tym na własnej skórze, musisz dostać pozwolenie od Willi. Znajdziesz ją w warowni w Zarzewiu. Okej? Okay. Czy garść monet może otworzyć bramę? Nie będę na to. Yeah. Chcę, żeby mi charakter się zmienił. Okej? Okay. Co się tam dzieje złego? Niedługo się dowiemy pewnie. Cokolwiek złego tam się dzieje, może rozwiązanie tej sprawy pomogłoby nam w zwiększeniu naszej... You had 5 siblings? That's right. Hmm? Between the 6 of us, I don't think the house has known a single day's quiet. Of course, a little chaos makes it far easier to get away with mischief. Yes, I can imagine that comes in handy. Okej. Okay. Muzyka się nie zmieniła. Rozpadający się dom, latarnia morska. Słony maszt. Dom Corfega. Dom mody. Nie ma nic, co by mówiło nam coś sensownego. Okej, okay, ale jest. Ale jest karczma. Dobrze, chętnie można pójść do karczmy, dowiedzieć się czegoś nowego miejscu. Łapię go sakiewkę i w nogi! Okej. Okay. Ktoś się dał obrobić. Może pomożemy mu? Okej. Okay. Eleganckie odzienie tego mężczyzny jest poszarpane, a ze świeżej rany nad okiem cieknie mu krew. Usiłuje się podnieść, ale ramię mu drży. Krzywi się z bólu. Pomóż mu wstać. Dziękuję, moja głowa. Co się stało? Szedłem do klubu. To niespokojna część miasta, ale hołota nigdy wcześniej nie była tak agresywna. Nawet noc z Ikali nie jest tego warta. Podchodzi utykając. Okej. Okay. Czy możemy dorwać tych bydlaków? Nie, wygląda na to, że uciekli. Okej. Okay. Dobra, to idźmy. Idźmy do tego słynnego masztu. Czy to jest karczma, czy to jest burdel? Słony maszt. No nie wiem, zobaczymy. Mhm. Nothing like this in Gilded Vale. Just Wallaroon of the Milkmaid. She knew what she was doing. Overfried cod, watered ale and prostitution. A bastion of Deerwood and culture. I hope you aren't expecting to find the Leaden Key in here. Now to find a home for my other staff. O, niesłomny.
If it makes you rest easy. O, może jest kapłanem, ale celibat chyba nie jest domeną jego... jego boga. Dobra. Pogadajmy sobie. Hey there. God's keep you. Większość osób tak wygląda... tak wyglądających szuka kłopotów. Czy ty ich szukasz, prawda? O jakich kłopotach mówisz? O takich, które szkodzą interesom. Miejscowi chuligani zaczęli dręczyć moich ciężko pracujących chłopców i dziewczęta i naszych klientów. Zaczęli się pojawiać po wyspie próżno zrodzonych i teraz odstraszają mi klientów. Niewielu obchodzi, co dzieje się w miejscach takich jak Dar, ale ponoć ty jesteś wyjątkiem. Rycerze są zbyt zajęci wężeniem wokół Duke'a Avera, aby pomóc nam, szaraczkom z Daru. Zresztą wolę unikać tej biurokracji. Mogę się tym zająć, jeżeli na tym zarobię. Powiedz, jak mogę pomóc? Te zbiry zwykle łażą grupkami, co sugeruje, że to nie są przypadkowe incydenty. Ty położysz kres atakom, a ja ci się pięknie odwdzięczę, mruga. Rozumiesz? Wolałbym porozmawiać z tą strażniczką o szerokich biodrach, ale powinniśmy obronić jej ludzi. Mam kilka pytań. Co wiesz o tych atakach? Wyjrzyj na zewnątrz, te zbiry tylko czekało, by przyczepić się do wchodzących lub wychodzących, ale może tobie pozwolą przejść. Powiedzmy mi coś więcej o swoich interesach. Przez to zamieszanie interesy nie idą tak dobrze, jakbym chciała. Prowadzę uczciwą działalność, próbując zapewnić ludziom trochę odpoczynku i relaksu. Jeśli mi pomożesz, postaram się załatwić ci specjalną zniżkę. Okej, okay. No, dobra, zobaczę co uda się ustalić. Podaż i popyt. Tak, jest podaż, ale lokalne warunki gospodarcze trochę zmniejszają popyt. Więc... tak. Czy możemy jakoś przypiąć to zadanie? Chyba nie. Hey there. Okej, okay, dobra. Nie dowiedzieliśmy się o niej zbyt wiele. Wait. Sure. Co to za gość? Wade ma zaczerwienione powieki i nieobecny wzrok. Wpatruje się w brudny kufel, jakby czegoś szukał. Stryka się i bierze kolejny łyk. Czemu nie zajmiesz jednego z tamtych stolików? Nie mam gdzie się podziać. Żona się denerwuje, a mój chłopiec mówi... No cóż. Okej. Okay. Jeszcze mam do... Czy ktoś z twoich stałych klientów szuka pracy? Każdy musi jakoś zarobić. Rozejrzyj się. Okej. Okay. Co mam jeszcze do sprzedania? Ma trochę jedzenia. Wytrzymałeś plus 10, intelekt plus 2. Rosito. Wytrzymałeś plus 10, kondycja plus 1, percepcja plus 1. Placek wytrawny. Wytrzymałeś moc plus 1. Okej. Okay. To jest fajny placek. Kupimy może ze 3. Się przyda. Ederowi powiedzmy. Coś jeszcze na to ma? Ma noclegownię. Niezgorsza cenie. Okej, okay, kto tu jeszcze może być? Pogadamy z wszystkimi postaciami, które mają imię. Nie jesteś stąd, co? Potrzebujesz miejscowej dziewczyny, która pokaże ci największe atrakcje? Masz szczęście, bo jestem jedną z nich. Jesteś miejscową dziewczyną, czy największą atrakcją? Jedno i drugie, skarbie. Co jeszcze umiesz robić z tym swoim sprytnym językiem? Jakie miejscowe atrakcje polecza, Cesz? Wolę pokazywać niż mówić. A może innym razem. Jesteśmy w końcu paladynami. Już nie wiem na ile reguła życzliwych wędrowców mówi o życzliwych spotkaniach podczas wędrówek, ale powiedzmy, że paladyn to paladyn. Starszy opój. Szukasz opowieści? Wszystkie najlepsze już opowiedziałem. Klepię się w piersi. To i tak, mój klub. Jaki klub? Klub rycerskich i poważanych galantów. Zaraz, jeżeli nie wiesz o klubie, musisz być... O, czym to ja? O, pewnie jesteś tu po pierścień. Pierścień. Wkłada go. Bez niego nie wejdziesz do sali. Nie wpuszczają byle kogo, wiesz? To najbardziej wytworny klub w Zatoce Buntu.
I pamiętaj, żeby nie mówiłeś, że jesteś nowy, bo... Tak. Mhm. Dziwny gość. Żeby wejść na górę możemy, ale to za chwilkę. Oriko. Gods keep you. Nie wiem, co robić. Jak mógłbym pozwolić sobie na spędzenie czasu z tak bajecznym stworzeniem? O czym ty mówisz? O twoich wspaniałych oczach i doskonałych ustach? Doprawdy, zamykanie ich powinno być zakazane. Co Riko może dla ciebie zrobić? To od ciebie zależy. Niektórych rzeczy trzeba doświadczyć, aby w nie uwierzyć. Okej? Więc tak, mamy... Mamy ofertę dla obojga płci, tak, obojga płci wszelkich konfiguracji, więc ta. Tak, to są jakieś rzeczy, nie będziemy kraść, bez przyczyny przynajmniej. Idźmy na górę. Nie chciałem zatrzymać, chciałem przyspieszyć. Aha. Okej. Mamy chyba... Tak, pokój wykonawczy. Well met, friend. Co będzie dla ciebie? Zupełnie nowe doświadczenie. Wierz mi. Tak, więcej dziewczyn. Chyba żadna nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Ta... Ładny pierścień. Możesz wejść. Słony, maszt, to dla nas dobry interes. Pierścień, czy ja dostałem pierścień? Tak, pierścień klubu rycerskich i poważanych galantów. 10 sztuk miedzi. Zaraz tam wejdziemy, zobaczymy, co tam się dzieje. Tutaj są jacyś strażnicy. Cyrel. Jeżeli chcesz się spotkać z Cyrel, porozmawiaj z Maeą. Okej? Okay? Na to, że Cyrel to jakaś... Most valuable personnel w tym, w tej organizacji, ale okej. Co my tutaj mamy? Czy to pańska pierwsza wizyta w klubie rycerskich i poważanych galantów? Należy do klubu, jak widzą. Przechodzisz tu po ekskluzywnym na klubowe wyposażenie. Powiedz mi o tym miejscu. Ogólnie rzecz biorąc, jesteś w klubie rycerskich poważanych galantów w piętrze tawerny Słonych Maszt, a dokładnie w sali wyłącznie dla członków klubu, co znaczy, że posiadasz członkostwo przynajmniej od roku. Mamy surowe zasady, ale pozwolę one wyeliminować motłoch, zazwyczaj. Od ponad 10 lat zbieram najlepszy sprzęt, gwarantuję, że nie znajdziesz lepszej kolekcji. No okej. Okay. Rzecz ma rzeczywiście ciekawe i drogie. Okej. Okay. Mogę popatrzeć, co on tam ma. Miecz dwuręczny. Cenność plus 4 obrażenia plus 15 plus 25% obrażenia od kwasu. Okej. Okay. Solidna jakość. Czyli jest solidny. Krytyki mogą spowodować powalenie. Fajny, fajny. Refleksyjny łuk pszczoły. Szybkość wysoka. Obrażenia. Znakomita jakość. O! Czyli zaczynamy spotykać przedmioty plus 2. Ma tylko znakomitą jakość, co? Chyba tak. Morgenstern. Miażdżone. Znakomita jakość. Cenność 1. Solidna jakość, szybkość, rozerwanie. Okej, to jest rapier. Solidna jakość. Tempo ataku plus 20%. Pominięcie redukcji obrażeń 3. Okej, fajny. Fajny. Czarny złowrogi arkebus. Dobra, zmniejszenie ero, solidna jakoś, tak? Te... Zmniejszenie ero 6. Chyba standardowy ma nad tyle. Ale okej. Ma zwiększone obrażenia. Co przy broni, która ma i tak duże bazowe obrażenia, jest chyba jeszcze lepsze. Więc 1450... 4500. Nie jest aż taki wygórowana cena. Renegat. Pistolet. Okej, okay, co on ma?
Zmniejszenie ERO, solidna jakość. Zmniejszenie ERO, solidna jakość. Tylko tyle? Tak, są dosyć podobne. Złocone ostrze z Lorn. Solidna jakość. Tylko? Miecz dwuręczny. Tylko tyle? Długi miecz Inclane paladynów. Tak, znakomita jakość. Okej, okay. To już wygląda fajnie. Hanowerowa pięść Dotn. Zmniejszenie ERO, znakomita jakość. Lanca. Laska ze szczęką szczupaka. Solidna jakość. Miecz z Priksu. Szabla. Znakomita jakość. Młoty. Ostrze Lysandry. Miecz jednoręczny. Znakomita jakość. Okej, okay, mamy sporo przedmiotów, po prostu plus 2. Wierny sztylet Stempera. Celny, znakomita jakość. Celność plus 5, okej. Okay. To moglibyśmy kupić dla łotrzyka. Dobra, zobaczmy tutaj rzeczy. Telek plus 1, stanowczość plus 1. Kondycja plus 2 z premium mnożnika. Do trafień krytycznych plus 10, stanowczość plus 1. Premia obrona przed... Obrona przed zaklęciami, ok? Premia do maksymalnej wytrzymałości. Ok, całkiem fajne przedmioty. Gdybym miał trochę więcej kasy, to tu zajdę. Coś kupię. Na razie chcę oszczędzać. Póki nie mam wyraźnych powodów, żeby coś kupywać. Jakie zwykłe przedmioty, znakomite, to pewnie i tak gdzieś znajdziemy. W jakichś lochach. I tak dalej. Nie widzę potrzeby na razie wydawać pieniędzy na kupywanie czegoś takiego. Chociaż bardzo ładnie wyglądały niektóre z nich. Ten miecz paladynów z pewnością bardzo ładnie wyglądał. Więc może nawet bym go kupił tylko ze względu na wygląd, a potem jakoś pozaklinać czy coś. Okej, dobra. Nie widzę żadnych bandytów. No, namolny zbir. Chyba mamy tutaj coś do porozmawiania. Wygląda na to, że mamy tu szlachcica i to z zagranicy. Zagotujmy mu właściwe powitanie. Porozmawiajmy. Obawiam się, że nie rozumiesz istoty problemu, kolego. Rozumiem dobrze istotę problemu. Chyba wy nie rozumiecie dobrze istoty waszego problemu. Wydaje mi się, że za chwilę stanie się bardziej wasz problem. Dobra. Okej, mamy chyba samych zbirów. Okej, zajmijmy pozycje obronne. Okej, paladyn pierwszy. To wyłącz walkę obronną. Dobra, teraz możemy przywalić zaklęciami. Okej, powalili paladyna. Ale spoko. Czy możesz, Eder, zacząć bić się? Dziękuję. Okej, włączyłem mu walkę obronną. I teraz mnie trochę zajmie. Powiedziałem, że to ma problem. Dobra. Zajmijmy się tym zbirem najpierw. Okej, paladyn leży, szkoda. Dobra, teraz naparzaj tu w środku, żeby największe obrażenie zadać. Ten zbir ma dwuręczny miecz, ale dobra. Okej. Okay. Dobra, zajmiesz nim. Tum. Dobra, dalej strzelaj. Dobra, ty w sumie możesz zacząć sztyletować. Okej, okay, ty zabiłeś swojego. Zajmij się drugim. Możesz użyć miecza. Na celu. Możesz go powalić. Okej. Okay. Walcz dalej. Okej. Okay. Wszystko idzie sprawnie.
O, nabijała łuk. Lecę wręcz. Chyba to na inne lepiej. Nie. Dalej? Dosyć wytrwali. Muszę powiedzieć. Ostateczny cios. Okej, okay. Zapomniałem, że mam nową zdolność. Wow, 20, nieźle. Okej. Okay. Pary znowu leży. Okej. Okay. Okej, okay, ktoś... Ktoś powalił? Nie, nie, okej, okay, dobra. Teraz użyć ostatecznego ciosu na niej. Do niego, bo na panie. Wow, 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 nieźle. Muszę powiedzieć, że... Sporo w nich nawalaliśmy zanim coś im się stało. Mieli coś przy sobie? Trochę szmelcu. Mieli klucz. Rdzewiały klucz z brązu. Ta. Więc pewnie gdzieś blisko morza znajdziemy jakieś drzwi zamknięte. Mhm. Okej, okay. Co w dzienniku napisaliśmy? Jeden ze zbirów wpuścił klucz, który wydaje się pasować do drzwi w domu w darze Ondry. Składający się dom. Zobaczmy. Opuszczony dom? God's damn that son of a... Niech bogowie przeklną tego sukinsyna. Want to run a down on its luck Valian Trading Company? If you have more than half a brain, you could really do something with it. As long as you're willing to clean up a few bloodstains. Co dokładnie to się dzieje? Exactly. If I knew that, I'd be in a better mood. The only thing I know exactly is that Mestre Verzano is determined to wind up in a grave before the season turns. Mm-hmm. Kobieta spogląda przez chwilę w stronę składu i krzywi się. Pozdrawia cię lekkim skinieniem głowy i szybko odchodzi. Okej. Okay. Hey there. Z pewnością jeszcze ją zobaczymy, ponieważ miała portret. How do you do? Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Uuu, ciekawe rzeczy. Dużo ciekawych rzeczy. Pies rasy Beagle. Kot szylerkowy. Okej. Okay. Co ciekawe, mam również składniki alchemiczne, więc gdybyśmy chcieli się poprawić zaklinanie, możemy to zrobić. Okej. Okay. Zgniło palce. Zawiera pomniejsze zaklęcie, dotyk rozkładu, zawiera pomniejsze zaklęcie, zaraza. Druga szansa, kondycja plus 1, moc plus 1, stanowczość plus 1. Bardzo fajne. Druga szansa przy utracie przytomności, użycia raz przed odpoczynkiem. Bardzo, bardzo fajny pierścień. Co 5000? Chyba go kupię. Redukcja powalenia. Czas powalenia minus 33%, zręczność plus 2, fajne. Amulet Joke'a, stanowczość plus 2. To by się przydało paladynowi. Pończa nieustruconego obrońcy. Wyłącznie dla wojownik. Modyfikuje trwałe wytchnienie. Nie jest napisane dokładnie jak. Pewnie jest opisane w opisie, ale nie chcę się czytać. Okej, okay. Premia duchowy bicz. Wyłącznie dla enigmatyk. Pas dzikiego ciosu. Premia dziki cios. Wyłącznie dla druid. No, okej, okay. Szkoda. Ale ten pierścień jest naprawdę super. Dotyk rozkładu. Obrażenia kwas. Celność plus 15 kontra hard. Ale również są fajne rękawice. Okulawienie przez 15 sekund osłabienie. Celność... Obrażenia może nie są zbyt duże, ale są kwasowe. I celność plus 15. Jeszcze obrażenia kwas przez 8 sekund.
Bardzo, bardzo fajne, muszę powiedzieć. Dobra. Mam trochę krapu dla ciebie, dobry człowieku. Właśnie, czy ktoś potrzebuje tej maczugi? Właśnie miałem zobaczyć, czy mój kapłan potrzebuje jej. Okej. Ręczny, posprzedaję ten krab. Tutaj mam dużo krapu na sprzedaż. Co to było? Wytworne szaty. Mech, mam drugie w zapasie. A to w sumie zostawię. O, na pierśniki. One były sporo warte. Moje skórzane. Brygantyna, kolczuga. Zatrzymał sobie kolekcjonersko po jednej sztuce wszystkiego. Co jeszcze mam na sprzedaż? No, sport czapek. Okazuje się, że również miał jakąś wartość. Okej, okay, dobra. Mi da trochę złota. Więc jak teraz kupię ten pierścień, to... A, ma też trochę broni. A nie, to ten, któremu przed chwilą sprzedałem. Głupia. Dobra. To damy Paladynowi. Moc plus 1. No, Paladynowi brakuje nam. Naszemu Paladynowi brakuje trochę mocy. No, okej. Okay. Będziemy musieli jakoś to odrobić. Okej. Zobaczmy. Czy to mu dobrze wpłynęło? Czekaj, zobaczmy. Tak. Jego moc, kondycję i stanowczość. Na stanowczość raczej nie wpłynie, bo już mam plus 1 bonus. Tak, moc 16, kondycja 15. Okej. A teraz moc 17, kondycja 16. Świetnie, świetnie. Ja? Da? Wpuścili mnie, powiedzieli, że jestem za mało rycerski, poważany jak na ich klub. Okej, okay. Na to, że to jest miejsce, którego szukaliśmy. Okej. Okay. Myślałem, że to będzie jakiś dungeon cały, bądź jest organizowana grupa, ale wygląda na to, że to koło nich. Okej. Okay. W następnym odcinku porozmawiamy z tymi panami. Rozwiążemy kwestię tych napadów. No i cóż, dalej się powłóczemy po mieście. Chyba im dłużej się włóczę, tym więcej ciekawych rzeczy do zrobienia znajduję. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!